Jest nasz dzisiejszy pomysłodawca naszej wyprawy. Tam, cześć. To jest no, Jac... coś się łowi, nie? To jest Jacuś. Jacuś sobie siedzi od rana. No i nie powiem, namówił mnie tutaj, żeby przyjechać, bo chyba widział, jak się męczę z tymi leszczami, że nie mogę połowić. Mówi, przyjedź tu, jesteśmy na złotnikach. Mówi, przyjedź tu, to sobie połowisz. Siedzi tu od rana. W siatce ma nieduże takie 30 leszcze. Chyba ile? 10 sztuk masz? No teraz mam równe 10. No, 10 sztuk miał. Wcześniej miał 11, przyjechała kontrol. No i limit jest 10 sztuk. Kazali mu wypuścić jedną sztukę. No to wypuścił całą, czyli łącznie ma 21 sztuk. No, od wymiarowych. Wymiarowych. Od której siedzisz? Słuchaj, kija wróciłem 6.30. 6.30, mam godzinę teraz, nie wiem, tak, 13.15. No. Także on był na tej rannej sesji, ja będę na tej wieczornej. Na teraz... której biorą największe ryby. Tak mi powiedział, że biorą największe. Mówię, to zobaczymy, czy biorą największe. Fajnie się chmurzy, idzie wiaterek, o już widzisz, już ubranko. I to już jest... Taki już cieszy. Jak ma wymiar, to cieszy. No chodź. To jest podbieraka? Ja tylko w rękę. A, pstryk i wypięty. No, nie mogę go załadować do siatki, bo niestety, ale mam limit. I tak jeło. Może pod wieczór rusz się ta większa rybka. Leszczyki. Tak jest. Dobra, Jacuś mówi, że tu jest gdzieś około 6 metrów, tak? Gdzieś tak pi razy drzwi, nie? Tak, od 3 do 6, nie? W tym przedziale. Gdzieś tak około 40 metra chyba łowisz, nie? Tak się nie mówi. No, do 30-40 metrów. Dalej już jest troszkę głębiej, gdzie ten spadek jest taki gwałtowny, gdzie naprawdę no, zaczepy może złapać, no ciężko się łapie, nie? Zaraz to sprawdzimy. Załączam dipera i zobaczymy, co na diperze wyjdzie. Rybką, nie rybą, bo no, nie są dzisiaj okazałe, ale coś tam sobie połowię. Tak, przejdzie boki. Można było z miarką od razu, a te to takie... Ledwo, no, 30. Ledwo 30, no, ten już taki, o. 35. Kamerze się takie nie wydają, takie tak są mniejsze. Tak, to trzeba pokazać odpowiednio, nie? No. Są te triki, są. Taki 10 sztuk, nie? 10, no nie wiem, tam jeden był największy, czy jeszcze większy się tu trafił? No się wszystkie naraz. A bądź, ta siatka jest tak chillowa, że wolę tak wypuszczać. Się za każdym razem jakiś zahaczy. Tak mam pewność, że są wszystkie wypuszczone. Oj, co? Czyli zadowolony jesteś po dzisiejszym wędkowaniu? Czuję lekki niedosyt, jeśli brakuje chodzi o... dużej łopaty? Brakuje dużej łopaty, znaczy tym bardziej, że naprawdę dwie czy trzy rybki już były takie solidniejsze na kiju, nie? Ale niestety za mały haczyk, za mocny hol, nie wiem, no gdzieś ten błąd... Poszły. Ale ryba też musi mieć szansę, to nie może być tak, że nie. Ja coś się zwija, a ja jeszcze dalej w lesie jestem, ale już mam kule zrobione. Zaraz będę wam pokazywał co i jak będziemy nęcić i coś chyba będziemy łowić. O kurwa. O. Nie zaczepiłem, wiesz, o kowrotkiem.
i w końcu rozłożony. Witam Was wszystkich na kanale Wędkarstwo to mój świat. Udało mi się mniej więcej zanęcić już troszeczkę za duże kule, porobiłem co do szklanki i musiałem je przerabiać, dlatego mi troszeczkę czasu zeszło, ale udało się finalnie zanęcić. Łowię na 31 metrze, nie rzucam daleko, bo tam jest taki blat 5-metrowy, to i tak się ustawiłem w miarę blisko na tej piątce. Kolega siedział od rana, siedział 10 godzin, jakoś to wyłowił chyba 23-24 leszczyki małe. Zapewniał mi, że są tutaj duże, dlatego się ustawiam tylko pod tego dużego. Proponował mi, czy chcę jokersa. Odmówiłem, wolę właśnie zalętę własnej produkcji. Mam jeszcze dwie paczki, awaryjnie kupiłem wczoraj, mam w samochodzie, w razie czego jakby brakło. Głównie składa się zalęta z 2 kg zalęty, paczka ziemi, trochę ciętych robaków, rosówek, kastera, ćwiartkę i ćwiartkę białego robaka. Mam jeszcze tutaj w wodzie, topi mi się biały robaczek, jeszcze mam dwie wędki na tej samej linii, jedna będzie czysta zanęta i biały robak, druga będzie pomieszana z ziemią i czerwony robak i kukurydza, będę próbował też może coś z kukurydzą, nie wiem, zobaczymy, siedzę do wieczora, mamy godzinę trzecią. Także 4 godziny, czas start. Jak wspomniałem wcześniej, tutaj mamy mieszankę i czerwony robaczek. Dwa takie małe, dwie małe glistki. Niezły start, zobaczcie, ułamałem szczytówkę, a nie wziąłem zapasowych. Będzie odciąć to i zobaczymy. Dobra, powinno być wszystko ok. Skrętka zrobiona na nowo. A kolega mówił, uważaj na szczytówki. Oj, widzę, że są wędką. Mamy jakąś pierwszą rybkę, niedużą, dosyć szybkie branie na białej kastera. Okoń, bardzo źle, że to okoń. Troszkę się wyczekałem, ale coś idzie. Małego, ale idzie. Jeden z tych większych od mniejszych. Może w końcu weszły. Po półtorej godzinie. Słuchajcie, mówię sobie. O, weszedł w zaczep. Nie, idzie. Już rzucę na metodę. Ciekawe, czy coś będzie. Ledwo zarzuciłem i od razu coś niedużego. Mały, ale wariat. No nie, wypuścimy go od razu. Płyń, Manu. No. Dobra, się pojawił właśnie. Woda idzie do góry. I te wszystkie glony z brzegu. Strasznie mi wpływają na żyłkę
Do tego jeszcze mam gdzieś w połowie. To jest jakaś chyba półka skalna. Już mi tam dwie ryby weszły. No i odczepiły się. Tylko luz dostały. Przyjemnie się siedzi, woda cieplutka. Można buciki ściągnąć. Ryby są, ale jakoś się tak za bardzo rozkręcić nie mogą. Jakby się nie mogę utrzymać w łowisku, a próbuję zatrzymać. Trzeba manewrować między płynącymi patykami. A właśnie. Już mi się żyłka na metodzie zaczepiła. I znowu ten, właśnie, ta półka. Trzeba naprawdę na hama falować. O, jest następna. Taki. Nie chcą te większe na razie nic podejść, ale fajnie, że chociaż te mniejsze zaczęły skubać. Bo naprawdę półtorej godziny siedziałem. Tam jakiś jazgacz, okoń. I nic, tylko selektywnie cały czas robiłem sobie, przynajmniej taką miałem nadzieję, że robię sobie miejsce do łowienia na wieczór, bo nie powiem, że tak przypuszczałem, że godzinie właśnie 17 i tak się zaczną brać. Mamy bardzo mocne słońce dzisiaj. Pojebało, chłopa. Nie raz, tak? Wody się podnosi, muszę cały czas, co jakiś czas, nie cały czas, ale podnosić sobie szczytóweczki, zaraz mi tu zaleje. Powiem wam, że naprawdę całkiem przyjemnie się tu siedzi. Teraz krzaki ładnie odeszły sobie na sam środek. Ja mam całą tą linię, tam gdzie sobie rzucam, nie mam żadnych patyków, żadnych krzaczków. Te ryby małe są. Miałem się naprawdę na dużego leszcza. A tu są te leszczyki, no to co Jacek łowił, to jest to samo, nic się nie zmienia. Już próbowałem dużo dawać i wszystko, ale to jak dasz za dużo, to wtedy siedzisz za długo i nic nie bierze. A jak bierze, to znowu ten leszczyk. Także może jak przyjdzie wieczór, to jeszcze troszeczkę czasu mam, to może coś weźmie. Tu dam bardziej w bok, żeby kurwa. Bardzo delikatne branie. Czuję, że ta woda ma naprawdę duży potencjał, że są tu fajne ryby. Zresztą Jacek mnie zapewnił, że o fajnych leszczach. Ale może dzisiaj akurat pogoda taka, wali patelnia, cały dzień słonecznie. Może nocka by przyniosła coś. O, może by tu na nockę właśnie przyjechać. O, coś malutkiego na kukurydze i białego. Nie wiem, czy się zaczepiłem, czy miałem ładne branie na drugiej wędce. Muszę go tu na hama ciągnąć. No, było branie. Chodź tu. Słuchajcie. Oj, dobra, któraś poszła. Dwie naraz. Ale to nie są duże ryby, także...
Jesteś, jesteś. Zeszła. O Jezu. Jest, ale maluszek. No i poszła. Moja wina, ale... Jak nie biorą, to nie biorą, a jak biorą, to dwie na raz. Dobra, słuchajcie. Tak na szybciutko zakończymy już ten materiał. Tak mi się zdaje, że nie połowiłem więcej tych leszy, dlatego że Jacek nawinął mi makaron na uszy, że tu są łopaty. Głównie pod nie się ustawiłem, dałem dużo towaru. No i one sobie, rybki najpierw się półtorej godziny musiały odnaleźć moje miejsce nęcenia. Jak już odnalazły, no to zaraz się szybko się zawinęły. Przyszedł wieczór, myślałem, że wieczór będzie bardziej efektywne, a właśnie przyszło właśnie wręcz przeciwnie było. Zrobiła się totalna cisza. Ale jest naprawdę bardzo przyjemnie tutaj siedzieć. Jeśli Jacek mnie nie kłamał, no to ewidentnie jest z rana dużo lepiej. Bo podejrzewam, że jakbym 10 godzin siedział, to też by było tych parę rybek więcej. No ale przyszedł wieczór, już się nic praktycznie nie działo. A ja wiem, że zostaje tylko na 4 godziny, także 4 godziny łowienia chyba miałem. 6 w siatce, tak na oko, 6 w siatce, 3 spinki miałem, 3 spinki, jedna mi tutaj zeszła z podkosza, no i tam chyba 1 czy 2 leszczyki te malutkie, okonek i jazgarz, no ale tak całkiem przyjemnie, jak na 4 godzinki, to podejrzewam, że może jakby okoliczności były troszeczkę inne, ta pogoda byłaby inna, to może podejrzewam, że faktycznie może i by te większe zechciały podejść. Nie lubię takich miejsc jak tutaj, tak na przykład, bo za kamerą siedzi tam chyba 4 chłopaków, przyjechali sobie też na ryby. Tu jak Jacek się zwinął, gość od razu, jeszcze nawet Jacek nie zdążył zabrać sprzętu, a już go podsiadł. Za mną było 2 wędkarzy i z tego co tylko tutaj widzę, to tylko ja i Jacek byśmy złowili ryby. Przez cały dzień, znaczy no, tak nie wiem jak u Jacka było, ale Jacek chyba też mówił, że gość nic nie złowił. Tam nic, 2 gości ani brania, zawinęli się. Tam 4 teraz siedzi, gdzieś tam też jazgacza tylko wyciągnęli, także no nie wiem, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem co myśleć, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale naprawdę jest to bardzo przyjemny zbiornik, tylko że właśnie ta woda jak podnosi się i spada, to dużo tych patyków, tych śmieci płynie i musiałem pół godziny praktycznie siedzieć, nie wiedząc, czy coś jest na haczyku, czy nie, bo nie mogłem przerzucić, bo miałem taki, no można powiedzieć, gnój na wodzie, nie? Ale dobra. Zachęcam Was do subskrybowania i lajkowania i zapraszam do następnego materiału. Hej!